Dziś nauczymy się 8 podstawowych akordów, dzięki którym zagracie 90% współczesnej muzyki. Bierzcie gitary w dłoń i nieważne, czy macie gitarę elektryczną, akustyczną, czy może klasyczną, te akordy działają na wszystkich tych gitarach. Zaczynamy. Pierwszym akordem będzie akord e-moll. Jak możecie zauważyć, oznaczenia strun E, A, D, G, H, E jest to system niemiecki. Ja będę używał E, A, D, G, B, E, czyli systemu anglosaskiego. Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaka jest różnica między tymi systemami oraz dlaczego dźwięk B pojawia się zamiast dźwięku H, odsyłam Cię do mojego filmu na temat dwóch tych systemów i dlaczego uważam, że anglosaski jest lepszy. Struny będziemy numerować od najcieńszej, czyli od E to będzie struna pierwsza, następnie B to będzie struna druga i tak dalej, i tak dalej. Wasz środkowy palec ląduje na drugim progu na strunie piątej, natomiast serdeczny ląduje na drugim progu na strunie niżej, czyli na czwartej. To jest akord e-moll. Poćwiczcie i upewnijcie się, że nie ma żadnych brzęków ani nic takiego. Jeżeli pojawią się takie brzęczenia, prawdopodobnie jesteście zbyt blisko progu. Spróbujcie przesunąć palce w lewo lub w prawo, ewentualnie bardziej je docisnąć. Chcecie uzyskać czysty dźwięk akordu. Drugim akordem jest akord C-dur. Wasz palec wskazujący ląduje na pierwszym progu na drugiej strunie, następnie wasz palec środkowy ląduje na drugim progu na strunie czwartej oraz serdeczny ląduje na trzecim progu na strunie piątej. Każdy z akordów przećwiczcie sobie kilka razy, upewnijcie się, że brzmią dobrze. Jeżeli na początku nie brzmią, nie poddawajcie się, po prostu ćwiczcie dalej. Kolejny akord to akord a-moll. Wasz palec środkowy ląduje na drugim progu na strunie czwartej, następnie serdeczny zaraz pod nim, również na drugim progu na strunie trzeciej oraz palec wskazujący ląduje na pierwszym progu na strunie drugiej. Tutaj musicie upewnić się, że nie gracie szóstej struny. Uderzacie od piątej dół, to jest akord. Jeżeli chcecie uniknąć tego przypadkowego dotknięcia, w tym przypadku możecie użyć kciuka lewej ręki, żeby zajść tutaj od góry. Niektórzy twierdzą, że granie z kciukiem na górze jest błędne. Ja tak nie uważam, w niektórych sytuacjach jest to dozwolone, a nawet pożądane, na przykład przy podciągnięciach, o których będziecie uczyli się później. Więc możecie lewym kciukiem dotknąć tej struny, tak aby ją wytłumić. Wtedy nie musicie przejmować się, w co uderzać. Kolejny akord to akord E-dur. Jest to kopia akordu a-moll przeniesiona o jeden próg do góry wszystkie palce. Czyli środkowy ląduje na drugim progu na strunie piątej, serdeczny na drugim progu na strunie czwartej oraz palec wskazujący na pierwszym progu na strunie trzeciej. Kolejny akord to akord D-dur. Tutaj mamy pierwszy palec na drugim progu na strunie trzeciej, palec serdeczny ląduje na trzecim progu na strunie drugiej oraz palec środkowy ląduje na drugim progu na strunie pierwszej. Między naszymi palcami musi powstać taki trójkąt, tak jak to widzicie na diagramie. I w tym przypadku tego akordu gracie tylko cztery dolne struny. I kiedy gracie, upewnijcie się, że nie gracie pozostałych strun, czyli szóstej i piątej, ponieważ wtedy tworzycie inny akord, który nie jest już akordem D-dur. Kolejny akord to akord A-dur. Jest bardzo prosty, ponieważ wszystkie palce znajdują się na tym samym progu, czyli na drugim. Palec wskazujący ląduje na drugim progu na strunie czwartej, środkowy na drugim progu niżej i serdeczny jeszcze niżej. Ten akord również gramy bez szóstej struny, czyli możecie tutaj zastosować trik z kciukiem lewej ręki. Następnie mamy akord D-moll. Możecie zastanawiać się w tym punkcie, czym różnią się akordy dur od moll. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że akordy durowe to akordy wesołe, natomiast akordy molowe to akordy smutne. I porównaniem tego będzie właśnie akord D-moll, którego teraz się nauczymy. Pokażę Wam najpierw różnicę między D-dur a D-moll. D-dur. Akord szczęśliwy.
i akord demol. Akord smutny. Chyba słychać różnicę. A więc akord demol, środkowy palec ląduje na drugim progu na trzeciej strunie, palec serdeczny na trzecim progu na drugiej strunie oraz palec wskazujący na pierwszym progu na pierwszej strunie. I tak samo jak w przypadku akordu D-dur, gramy tylko cztery dolne struny. Jeden z moich ulubionych akordów. I ostatnim podstawowym akordem będzie akord G-dur. To jest jedyny akord, który będzie wykorzystywał cztery palce. Palec środkowy ląduje na trzecim progu na szóstej strunie, palec wskazujący ląduje na drugim progu na strunie piątej, następnie serdeczny oraz mały lądują na progu trzecim na strunach pierwszej i drugiej. Ten kształt na początku może wydać się skomplikowany, jednak jest to jeden z najbardziej podstawowych akordów i naprawdę często będziecie go używać. To jest 8 najbardziej podstawowych akordów. Dzięki nim możecie już zacząć tworzyć jakiekolwiek piosenki. Zagrajcie je w losowy sposób, a zobaczycie, że już tworzą się melodie. Przykład. I tak w nieskończoność. W ten sposób możecie zacząć odkrywać swoją muzyczną stronę. Dzięki tym akordom również zagracie 90% współczesnych piosenek polskich i zagranicznych. Zostaw lajka, jeżeli czegokolwiek nauczyłeś się przy tym filmie. Jeżeli cokolwiek stąd Ci pomogło, pomoże mi to trafić do większej liczby osób, poszerzyć swoje zasięgi i będę mógł robić dla Was dalej filmy. Trzymajcie się, mamy okres świąteczny, więc wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.